Jak tam życie w nowym roku? Horoskopy na ten rok sprawdzone? I ja wiem, że astrologiczne i zodiakalne tematy nie wszystkich kręcą, za to mnie kręcą bardzo. Nie ukrywam tego, już się dzieliłam tą informacją w przeszłości. I tak sobie myślę, że powierzamy i tłumaczymy naszymi znakami zodiaku bardzo dużo rzeczy w życiu, bardzo dużo ważnych rzeczy, jak związki, jak nasze podejście do pieniądza, przedsiębiorczość i bardzo dużo rzeczy chcemy wyczytać ze znaku zodiaku, więc tak sobie pomyślałam, że równie dobrze możemy się przyjrzeć temu, jak określone znaki zodiaku planują. I taki jeszcze disclaimer na początek. To wszystko jest naprawdę z bardzo dużym przymrużeniem oka, dlatego potraktujcie to proszę jako zabawę. Więc w iście swoim stylu zacznę od barana, czyli od siebie. I myślę, że to nie przypadek, bo według astrologii dynamicznej baran to jest taki bardzo przedsiębiorczy znak zodiaku. Taki, który sobie radzi z organizowaniem nowych przedsięwzięć i przeprowadzaniem ich. I myślę sobie, że to naprawdę nie jest przypadek w mojej osobie, bo rzeczywiście to jest coś, w czym jestem dobra, jeżeli tylko chcę się do tego przyłożyć. No i to też tłumaczę, dlaczego zawsze wszystko chcę mieć pod kontrolą, bo to jest taki mój typowy barani, bardzo choleryczny temperament. Jeżeli chodzi o byka, to o byku mówi się, że on jest takim architektem, że jest kimś, kto lubi zaplanować dane wydarzenie, dane przedsięwzięcie od A do Z. To głównie wynika z takiego jego bardzo praktycznego podejścia do wszelkiego tematu i też trochę z takiej wrodzonej chęci, żeby wszystkim dookoła było dobrze, żeby wszystkim dogodzić, żeby wszystkich uwzględnić w projekcie. No i to jest właśnie słowo klucz, ponieważ byk ma bardzo projektowe myślenie i bardzo praktycznie podchodzi do tego typu przedsięwzięć i przenosi też tą strategię na inne sfery swojego życia. Jeżeli chodzi o bliźnięta, to jest taki znak bardzo analityczny, taki, który bardzo mocno rozpracowuje każdą sytuację i ma takie bardzo analityczne podejście. I dzięki temu może spojrzeć na sytuację bardzo holistycznie i jest w stanie ustalić doskonałą strategię działania. Dlatego bliźnięta w naturalny sposób w ogóle nie potrzebują matrycy Eisenhowera, bo doskonale wiedzą, jak należy poustawiać swoje priorytety. Rak jest takim chyba najbardziej emocjonalnym i intuicyjnym znakiem zodiaku. Więc tak na pierwszy rzut oka pewnie niewiele ma wspólnego z planowaniem, ale jest wręcz przeciwnie. Ponieważ w związku z tym, że rak chce bardzo wszystko przemyśleć i doskonale się czuć w danej sytuacji, no to jest absolutnie przezorny i przygotowany na wszystko. Szczególnie na te bardzo kreatywne przedsięwzięcia, które szczególnie uwielbia. Za to lwy są bardzo hojne. To jest taki znak, który zawsze myśli o wszystkich swoich bliskich osobach i jeżeli ktoś już się raz dostanie na listę prezentową lwa, to może być pewien, że w tym prezentowniku zawsze będzie bardzo wysoko, że w każdej sytuacji może się spodziewać jakiegoś przynajmniej drobnego upominku i lwy są zawsze bardzo skupione na tym, żeby być właśnie hojne i żeby doceniać wszystkich dookoła, niestety czasami zapominając w tym wszystkim o sobie. Panna to po prostu perfekcjonistka. To jest po prostu taki znak, który uwielbia, jeżeli wszystko jest dopracowane co do najmniejszego detalu. A że przy okazji jest też to bardzo pracowity znak, no to jakby planowanie staje się wręcz ich drugą naturą. Wszystko trzeba dokładnie rozplanować ze szczegółami, żeby o niczym nie zapomnieć. No i potem pracowicie wyegzekwować. No i dlatego, że panna właśnie tak doskonale egzekwuje wszystko, to też ma w małym paluszku kwestię podejmowania decyzji. I robi to bardzo swobodnie. Nie bez powodu mamy wagę w słowie równowaga, bo to jest ten znak, który najlepiej radzi sobie z doskonałym podzieleniem swojego życia na różne jego sfery i ich oddzielaniem. I jest w stanie rozgraniczyć pracę od pasji, od rodziny i od wszystkich innych rzeczy w swoim życiu, dlatego doskonale radzi sobie z planowaniem i równoważeniem wszystkiego tak, żeby po prostu było dobrze. Skorpion jest takim naturalnym liderem. To są osoby, które doskonale radzą sobie z przewodzeniem grupie i inspirowaniem jej do działania, dlatego w naturalny sposób ich planowanie często opiera się na delegowaniu zadań. Dlatego fantastycznie sobie radzą nawet z dużymi, bardzo skomplikowanymi projektami, bo zwyczajnie są w stanie te zadania skutecznie delegować na innych. I również doradzać im w szukaniu narzędzi, które też łatwiej pomogą im funkcjonować i te zadania realizować. Strzelec to człowiek z zasadami. I dzięki temu strzelce bardzo
często radzą sobie z rzeczywistością poprzez właśnie ustalenie swoich zasad, ustalenie swojej określonej rutyny i jej egzekwowanie. I mają w tym żelazną wolę, dzięki czemu są w stanie ustalić bardzo produktywną rutynę, która zwyczajnie wspiera egzekwowanie wszelkich innych celów, jakie mogą mieć w życiu. Więc zwyczajnie strzelec jest bardzo produktywny, bo po prostu zachowuje zdrowy balans. Koziorożce radzą sobie z planowaniem i realizowaniem swoich celów poprzez dwie swoje inherentne cechy. Po pierwsze, doskonale radzą sobie właśnie z wyznaczaniem tych celów. Doskonale wiedzą, czego chcą. Nie jest to dla nich problem, żeby zdeterminować, w jakim kierunku chcą dążyć, więc to już na starcie im bardzo mocno pomaga. A że koziorożec również jest bardzo praktycznym znakiem, w związku z tym doskonale radzi sobie z rozpracowywaniem problemów. Więc jeżeli na drodze do jego celów pojawią się problemy, on sobie z tym doskonale poradzi i dzięki temu może łatwiej wyegzekwować swoje plany. Wodnik to jest taki ciekawy znak, jeżeli chodzi o cele, ponieważ najczęściej jest bardzo mocno w kontakcie z samym sobą, w związku z tym rozumie doskonale swoje własne pragnienia i na ich podstawie jest w stanie wyznaczyć sobie cele, które są w zgodzie z nim. A wiadomo, że takie cele się dużo łatwiej realizuje. I to, co mi się też bardzo w wodnikach podoba, to, że najczęściej mają gdzieś, co sobie kto myśli na temat ich planów. No i na koniec, ale nie jako ostatnie, ryby. Znak, który być może nie jest najbardziej konwencjonalny, jeżeli chodzi o planowanie, natomiast charakteryzuje się określoną wizją. Ryby mają doskonałą zdolność kreowania wizji tego, jak chciałyby, żeby dana sytuacja się zakończyła i to im też pozwala konstruować bardzo dalekosiężne plany i trzymać się ich. Taka wizja na kilka lat nie stanowi dla nich jakiegoś większego problemu. Dlatego tak jak mówię, może nie robią tego w najbardziej konwencjonalny sposób, ale też bardzo wysoko rozwinięta intuicja pomaga im w takim bardzo dalekosiężnym radzeniu sobie z planami, nawet jeżeli rzeczywistość dookoła nich dość mocno już się zmieniła. No i to tyle. Pozostaje mi tylko zapytać, jak to jest w Twoim przypadku? Trafiłam? Czy czujesz się swoim słonecznym znakiem zodiaku? Czy faktycznie masz tak, jak to, co opisałam? Daj mi znać koniecznie w komentarzu, jak wygląda Twoje planowanie, czy jest zgodne z Twoim znakiem zodiaku, albo jak chciałabyś, żeby wyglądało. To wszystko zależy od Ciebie. Także to by było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia.